Widzimy się po końcowym gwizdku pierwszego spotkania 15 serii gier. 15 kolejka rozpoczęła nam się fantastycznie, bo naprawdę koncert w Legnicy. Drużyna Beniaminka oczywiście poległa 2-4 z Pogonią Szczecin, natomiast nawet dobra gra drużyny z Legnicy, obiecująca momentami, drużyna przejęta przecież przez trenera Mokrego, no jest w cieniu występu tego człowieka. Absolutnie Sebastian Kowalczyk skradł show w dzisiejszym meczu. 3 bramki i asysta, no absolutnie nie możemy przejść obojętnie obok tej postaci. Mecz rozpoczął się, wracając do samego Kowalczyka, nie najlepiej, no bo już w czwartej minucie popisał się w cudzysłowie kiksem, kiedy nie trafił w bramkę, tam strzał z najbliższej odległości nad poprzeczkę. Wydawało się, że antybohater, no bo później, zaraz potem Miedź wyszło na prowadzenie, trafienie Kol do Obiety, pierwszy z dwóch trafień w tym spotkaniu i generalnie dynamiczny początek, wymiana ciosów, bramkarze właściwie bezbronni, bo wszystko co szło w bramkę, no to zostawało w siatce. Kowalczyk odpowiedział z rzutu karnego, 11 pewnie wykonana właśnie przez tego piłkarza, a 2 minuty później świetne dogranie w pole karne Bartkowskiego, puentuje uderzeniem z takim technicznym, nie na siłę, natomiast celnym, 2-1 i naprawdę Pogoń odwróciła to spotkanie, bardzo szybko zareagowała, właściwie najlepiej jak tylko mogła, 120 sekund pogromu i najlepszej możliwej odpowiedzi. Później oglądaliśmy przerwę kilkuminutową związaną z racami, właściwie z konsekwencją tychże rac, no bo na murawie w Legnicy gra musiała zostać wstrzymana z uwagi na te obrazki, które widzieliście przed chwilą. Miedź dobrze zareagowała, mam wrażenie, że ta przerwa spożytkowana przez tę sytuację, powiedziałbym pozaboiskowe, dobrze była wykorzystana przez trenera Mokrego, który znalazł jakąś motywację dla swoich piłkarzy. Piłkarzy Miedzi, którzy nie grali w tym meczu źle, mówię całkowicie serio, bo mam wrażenie, że Miedź, mimo tego jak wygląda w tabeli, do czego zaraz przejdę, mimo 6 punktów na koncie, no to naprawdę czasami jest w stanie narzucić swoje warunki gry, grać dobrze z mocnymi rywalami i pokazała to dzisiaj wielokrotnie. Oczywiście Pogoń była do bólu skuteczna i te ich akcje portowców były często grane na jeden kontakt. Widać, że schematy były nieźle przepracowane i z tym moim zdaniem najwięcej mieli problemu piłkarze gospodarzy. Natomiast wracając do sytuacji po tej wymuszonej przerwie, Miedź znów dobrze zareagowała. Bramka zdobyta w samej końcówce pierwszej połowy. Znów Obieta nam się zapisał w rejestrze meczowym i mamy 2-2. Naprawdę gwarant niezłych emocji, przede wszystkim kapitalnie spędzone 45 minut, co nie jest częste i takie oczywiste w Ekstraklasie. Natomiast druga połowa, no to już był popis piłkarzy Pogoni. Bramka w wykonaniu Kamila Grosickiego po świetnej takiej piłce penetrującej pole karne. Mam wrażenie, że Sebastian Kowalczyk widział kątem oka Grosickiego, ale też to wyglądało tak, jakby zagrywał do niego po prostu na pamięć. Grosik położył Miłuszkowicza na murawie i uderzył, no nie do obrony, z najbliższej odległości oczywiście, więc tutaj też Abramowicz był po prostu bez szans. Podwyższenie wyniku i ustalenie nomen omen tego właśnie wyniku, 4-2, znów Kowalczyk, znów 11 i hat-trick, prawdopodobnie, nie sprawdzałem dokładnie, pierwszy hat-trick w jego karierze. Tak wygląda tabela, naprawdę Pogoń się nieźle urządziła, 4-2 to jest rezultat, który daje portowcom na razie trzecie miejsce, natomiast tak jak widzicie w przypadku Beniaminka, no nic się nie zmienia, oczywiście dalej to jest ostatnie miejsce, nawet przy wygranej wciąż byłoby to ostatnie miejsce, natomiast jakieś tam na pewno plusy po tym meczu i pozytywne wnioski są. Ciężko tak naprawdę, no patrząc na sytuację w tabeli, być niepoprawnym optymistą, ale wydaje mi się, że no nie chcę powiedzieć, że Miedź już gra w pierwszej lidze, już jest skazana na degradację, natomiast no są pozytywne momenty, są takie rzeczy, o których można się zaczepić. Jeszcze bodaj 3 spotkania przed tą przerwą mundialową, więc troszeczkę szans na punktowanie, no i długa przerwa związana właśnie z mistrzostwami, na które to można spędzić poprzez treningi, poprzez jakieś nowe elementy, żeby zaszczepić w drużynie Miedź, żeby ta przygoda ekstraklasowa nie skończyła się tylko na jednym roku. Dzięki, to tyle ode mnie z tego spotkania. Za chwilę zapraszam na Super Piątek, gdzie spotka się Górnik z Widzewem. Was tymczasem zachęcam serdecznie i standardowo do subskrypcji, do polajkowania filmu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.